Prezes Bartosz Szuba, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy na, można powiedzieć, już na ukończeniu przygotowań do Gali Fan 35. Z dziennikarskiego obowiązku zapytam tak, wszystko jest już gotowe, wszystko jest dopięte, czy dopiero zmartwienia miną w momencie, kiedy wszyscy zawodnicy zameldują się w Ostródzie, w hotelu i będziecie pewni, że wszystko jest ok? Wszystko idzie zgodnie z planem, ale nie możemy wykluczyć niespodzianek, jak zawsze, jak przy każdej gali. Sporo czasu mieliście też na organizację tej gali. Ostróda jest tym dobrym miejscem, szczęśliwym miejscem dla Was. Bardzo udane eventy. Liczycie też, że teraz mimo tych wszystkich covidowych zawirowań nie będzie problemu jakiś chociażby z kibicami, którzy dojadą, będą chętnie oglądali, bo wcześniej trybuny pękały w szwach zawsze, za każdym razem. No, może być różnie, wiadomo, tutaj jest obiekty około 2,5 tysiąca mieści publiczności, ale my nie robimy w tej chwili w całym obiekcie. Przygotowywaliśmy się do jednej drugiej, czyli do mniej imprezy masowej, czyli do 999 widzów, a więc tak prawdopodobnie będzie, a ilu można by było. Nikt nie wiedział, że na przykład 26 będą już poluzowane kolejne obostrzenia, także tego nie zakładaliśmy. Musieliśmy, planując event, planowaliśmy tylko pod takie możliwości, jakie były do tej pory. Jeśli chodzi o samą strukturę, scenografię tej gali, coś będzie dużo zmian w stosunku do poprzednich eventów w Ostródzie? No, planujemy troszeczkę elementów scenograficznych. Na pewno będzie troszeczkę inaczej wyglądała w obrazku niż dotychczas, ale zostawię niespodziankę dla kibiców i dla widzów. Otwarty Polsat tym razem, łatwiej się to organizuje niż sprzedaż pay-per-view, powiedzmy, tego typu wydarzeń i eventów? No wiesz, no tego typu gale produkujesz jak serial telewizyjny, a gale w systemie pay-per-view produkujesz troszeczkę w inny sposób, bo jest duże ryzyko, jest duży stres przy sprzedaży i przy promocji, całkowicie dwa różne eventy. Z ostatniego 34 eventu jesteście zadowoleni? Tak, jesteśmy. Jeśli chodzi o nowy projekt, gdzieś wkomponowanie tych walk bokserskich, tym razem się nie udało. To już będzie szło dwutorowo, czy będzie jednotorowo? Nie no, mamy jedną walkę, walkę w kickboxingu pana Brzeskiego. To chyba dzisiaj będziemy ogłaszać dopiero. Właśnie, bo jestem zaskoczony troszkę. Z panem Szmajdą. Szmajda chyba nie przyszedł. Aha, tak, waga ciężka Szmajda, tak? Dokładnie tak, a więc taka niespodzianka w ostatniej chwili, ale po prostu wypadło nam też jedno zestawienie MMA i w ostatniej chwili wymieniliśmy, żeby ilość się zgadzała, czyli żeby było 10 pojedynków. Czyli rozumiem, że kickboxing gdzieś tam jest obecny. Na kogo najbardziej liczycie tutaj, jeśli chodzi o zawodników? Jakieś spektakularne walki, to co udało się do tej pory zestawić, liczycie na to, że naprawdę będzie nad czym dyskutować, bo często po galach fenu było dużo dyskusji o różnego rodzaju walkach, też werdyktach. Wiadomo, to kibice tym żyją. Wiesz, no, mamy mocną grupę Zarachiona Olsztyna, więc i Kowalski, i Zieliński, i Bielski to bardzo dobrzy zawodnicy. Zestawienie Kowalski... Kowalski z Filipczakiem. Właśnie, z Filipczakiem, dokładnie. No to się, wiesz, młodość kontra bardzo doświadczenie. No, niedawno Kowalski przeżbił się opas u nas. W tej chwili Filipczak idzie trzecią walkę. Już wygrał, prawda? A więc można powiedzieć, idzie po swoje. Zobaczymy. No, nieraz tak jest, że na starym mistrzu się nowy buduje. Czas pokaże, czy ten doświadczony zawodnik zastępuje tego młodego zawodnika, czy odwrotnie, czy na jego plecach on zacznie budować swoją karierę. Prezesie, był rozważany wariant zrobienia tej gali w pay-per-view, czy raczej w ogóle już wykluczyliście na ten okres letni tego typu eksperymenty? Nie no, wykluczyliśmy. No, chciałbym przypomnieć, że całe zamieszanie, znaczy cała produkcja pay-per-view wynikała z COVID-u. No, Fen szykował się do pay-per-view, ale nie tak jak został do tego przymuszony. No, sytuacja wymusiła na nas całkowitą zmianę strategii. Zrobiliśmy to, ale dobry okres, znaczy dobry, trudny i dobry, ponieważ nauczyliśmy się wiele. Przy takim eksternistycznym kursem przeszliśmy produkcję pay-per-view i dzisiaj, gdy będziemy ją robić i planować, na pewno z wyprzedzeniem i na pewno z dużo lepszym skutkiem niż do tej pory. Wrócę jeszcze na moment do KFN-u. Tak? Jesteście zadowoleni ze startu tego projektu? Jaki jest odbiór w Polsacie? Można powiedzieć, tutaj Polsat nie miał takiego produktu. Ma w tej chwili produkt w postaci kickbokserskich walk. Jest to obiecujące waszym zdaniem Polsatu?
Myślę, że tak. No, na tą chwilę jesteśmy po pierwszej gali KFN. Kolejna przed nami. Tam chcemy zmodyfikować troszeczkę formułę, czyli pomieszać walki pół na pół, małe, duże rękawice, a więc ona się stanie jeszcze bardziej interesująca. Ciekawa, dokładnie, ciekawa dla kibica, szczególnie mając tutaj na uwadze inne federacje, które robią w małych rękawicach gale. No widzimy, jakie są tam efektowne nokauty. Raczej nie spodziewałbym się wyników punktowych. Zawodnicy są na tak, czy na nie? Wiesz co, no to jest, wszystko zależy od zawodników. Starzy mistrzowie, wiadomo, będą na pewno celebrowali tradycyjną rękawicę, ale młodzi biorą wszystko. Znaczy, tak mi się wydaje. Znaczy, nie to, że biorą, ale myślę, że nie będą mieli z tym problemu. Jeśli chodzi o teraz o Ostródę, dobra współpraca z władzami miasta, tam widać, że jest dobra atmosfera, bo też widziałem między innymi chyba wójta i władzy, zawsze żywo pomagające wam. Dalej to jest utrzymane i możecie na nich liczyć? No wiadomo, no Ostróda to przede wszystkim miasto Ostróda, czyli pan burmistrz, pan Michalak, tak samo pomagają nam i pan marszałek, i jak mówisz, wójt i starosta, no tam wszyscy się angażują, ale tutaj no jesteśmy w mieście Ostróda, amfiteatr w samym centrum naprzeciwko ratusza, a więc zawsze pan Michalak nas wspierał, no i myślę, że będzie tak nadal, no zobaczymy, czas pokaże. Ostróda jest takim miejscem, gdzie dużo firm chce się wbić. Mówię firm ogólnie, eventowych, tak? Z tej branży, koncerty tego typu. Trudno było zarezerwować amfiteatr? Znaczy my mamy go mniej więcej tak troszeczkę zagwarantowanego w czerwcu. Zawsze gdzieś tam łatwiej nam jest ten termin znaleźć. Znaczy to nie jest też takie, faktycznie latem ludzie chcą koncertów, chcą kabaretów, no bo wydarzenia sportowe nie jest tak łatwo prowadzić i produkować na tego typu obiekcie. To jest obiekt otwarty, półotwarty można powiedzieć i to nie jest łatwe miejsce do produkcji. No myśmy się tam zakotwiczyli, nauczyliśmy się tam produkować te gale, ale myślę, że to nie jest tak, że tam w kolejce każdy stoi i chciałby robić gale, no bo nie jest to łatwe wcale. Koniec sierpnia też był planowany event w Ostródzie, gdzieś rozważaliście. Jest to utrzymane, czy na razie po prostu zawiesiliście jakby ten temat i dopiero zastanawiacie się, bo jeszcze jest tak naprawdę ponad 2 miesiące. Tak, ale wiesz co, tak chcieliśmy dać też odpocząć naszym pracownikom. Co by nie mówić, zrobiliśmy 4 gale w ciągu pierwszego półrocza, takiej dużej intensywności. Rok też kończyliśmy październikiem, listopadem, a więc można powiedzieć, że w ciągu pół roku zrobiliśmy 6 gal. To jest bardzo dużo, intensywnie i zespół też musi odpocząć, a więc postanowiliśmy jednak wakacje nie robić gal, ale muszę zdradzić, że z pierwszym weekendem lub drugim weekendem września wracamy już z produkcją kolejną. Także wrzesień, październik i listopad na pewno FEN na przemian z KFN będzie organizował event. Co pierwsze będzie, FEN czy KFN? Chyba KFN, chyba to będzie druga edycja, a później 2 gale pod rząd FEN-u. To dobrze, w takim razie tak, czekamy na wydarzenia w sobotę, bo to jest bardzo ważne, piątek, sobota, bo to jest dobry weekend. Jeśli ktoś nie ma zarezerwowanego weekendu, zapraszamy oczywiście do Ostródy. Jest tutaj prezes Bartosz Szuba, też zaprasza i też władze miasta zapraszają, jak widzicie, dobra atmosfera. No i mam nadzieję, że doczekacie się naprawdę fantastycznych pojedynków. Waga półciężka, waga ciężka, są też lżejsze wagi oczywiście, ale na te pojedynki kibice czekają szczególnie. Panie Bartku, dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszamy serdecznie.